Miesiąc Krachów dobiega końca. 31 października już niedługo przejdzie do historii, a ja witam serdecznie na naszym dzisiejszym podsumowaniu dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji, których jak zawsze nie zabraknie, a w drugiej części zerkniemy sobie, co aktualnie w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski o deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Przy okazji przypominam i zachęcam, że na karcie społeczności znajdziesz ankiety, w których na pewno warto brać udział, a w ankietach odnosimy się do tych informacji, które Pokazuje w naszych podsumowaniach. I teraz już nie przedłużając, lecimy z konkretami. Sprawdźmy, co powiedział minister finansów Niemiec. Zdaniem federalnego ministra finansów, niemieckie świadczenia socjalne, jakie otrzymują osoby ubiegające się o azyl, działają niczym magnes. Lindner opowiada się za cięciami, z czym nie zgadzają się koalicjanci z Partii Zielonych, opisuje portal Spiegel. Są osoby, które nie muszą uciekać, a przynajmniej nie przed wojną domową, czy klęskami żywiołowymi. Przybywają do nas raczej ze względów ekonomicznych, tak naprawdę nie mając prawa pobytu. Być może w ogóle nie chcą pracować w Niemczech, tylko korzystać z naszego państwa opiekuńczego i temu należy położyć kres, stwierdził. Podkreślił on, że w porównaniu z innymi krajami niemieckie państwo opiekuńcze oferuje bardzo wysokie świadczenia, które działają jak magnes, a to należy wyeliminować. Zdaniem ministra finansów, w szczególnie rygorystycznych warunkach byłaby możliwa redukcja świadczeń praktycznie do zera. Premier Izraela nie zgodzimy się na zawieszenie broni w strefie gazy po ataku przeprowadzonym przez Hamas 7 października. Będziemy dalej dążyć do zniszczenia tej organizacji oświadczył w poniedziałek izraelski premier. Turcja oskarża Izrael, a Hezbollah atakowany w Libanie. Siły obronne Izraela napisały we wtorek na platformie X. Że uderzyły w szereg pozycji Hezbollahu w południowym Libanie w odpowiedzi na ostrzał moździerzowy i atak rakietowy na północny Izrael, poinformował Times of Israel. Turcja oskarżyła Izrael o zbombardowanie finansowanego przez nią szpitala w Gazie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji we wtorek wydało oświadczenie, w którym potępia izraelski atak na finansowany przez nią szpital przyjaźni turecko-palestyńskiej w Gazie poinformował portal Times of Israel. Portal załącza zrzut opublikowanego na platformie eks-tureckiego komunikatu ze zdjęciem rzekomo płonącego szpitala opatrzonym komunikatem. Izraelskie samoloty bojowe zbombardowały szpital przyjaźni turecko-palestyńskiej w Gazie, który funkcjonował jako jedyne w regionie miejsce leczenia chorych na raka. Ponieważ wszystkie niezbędne informacje, w tym współrzędne, przedmiotowej instytucji, która jest... Jedynym szpitalem onkologicznym w gazie zostały z wyprzedzeniem przekazane władzom izraelskim. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla takiego ataku, cytuję Times of Israel, oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Turcji. Oblężenie i te nieludzkie ataki, których celem jest pozbawienie narodu palestyńskiego w gazie jego najbardziej podstawowych praw, wyraźnie naruszają prawo międzynarodowe, dodaje Ankara. Izrael musi zaprzestać masowych ataków na mieszkańców gazy bez dyskryminacji. Twierdzi Ankara. A jak wiemy, z Turcją lepiej nie zadzierać. Dysponuje ona jedną z najpotężniejszych armii w NATO. I tak jak powtarzam to zresztą już od bardzo, bardzo dawna, czasami Turcja może okazać się czarnym koniem tego całego rozdania, które dzieje się na świecie. Ure, odmrażanie cen energii powinno być stopniowe. Odmrażanie cen energii powinno być stopniowe i rozłożone w czasie, ocenił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Poinformował, że bez mrożenia cen rachunek za energię w przyszłym roku może być potencjalnie wyższy o ponad 50%. Dzisiejsze rozliczenia z odbiorcami odbywają się na podstawie taryf sprzed dwóch lat. Taryfy, które będziemy zatwierdzać na przyszły rok, będą odzwierciedlać aktualne koszty. Te koszty są wyższe niż dwa lata temu. Jeśli chodzi o taryfy na 2024 rok, to oceniamy, że cały rachunek za energię mógłby wzrosnąć o kilkadziesiąt procent powyżej 50%. Jak wskazał, koszty przedsiębiorstw energetycznych teraz spadają, ale w przyszłym roku będą nadal znacznie wyższe niż dwa lata temu i trudno oczekiwać, by w przewidywalnym horyzoncie 1. dwa lata koszt spadł do poziomu sprzed dwóch lat. Coraz częściej jeździmy koleją. We wrześniu tego roku ponad 32 miliony osób skorzystało z kolei o ponad 2,5 miliona więcej niż we wrześniu ubiegłego roku, wynika z opublikowanych we wtorek danych Urzędu Transportu Kolejowego. Polacy wychodzą z szarej strefy. W szarej strefie w ubiegłym roku pracowało około 342 tysiące osób, czyli 2% ogólnej liczby pracujących według kryteriów BAL. Ocenia GUS. GUS podaje, że w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, który był objęty obserwacją w poprzedniej edycji badania modułowego, jest to spadek o 538 tysięcy, czyli o 61,1%. Nastroje na rynku pracy w październiku nie uległy większym zmianom w stosunku do września, wynika z sondażu CEBOS. 59% ankietowanych pracujących zarobkowo dobrze lub bardzo dobrze ocenia sytuację w zakładzie pracy. 10% ocenia ją źle, a jak ty oceniasz Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w naszej najnowszej ankiecie. Pokazano pierwsze darmowe projekty dużych domów. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnia pierwsze darmowe projekty domów jednorodzinnych o powierzchni 120 m2. Aby skorzystać z projektów, należy wypełnić formularz kontaktowy i pobrać projekt z katalogu projektów ze strony, którą właśnie w tym momencie zaznaczyłem na ekranie. Więcej kredytów dla mikrofirm. We wrześniu 2023 roku, w porównaniu do września ubiegłego roku, banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom. Jest to wzrost o 11,6%. I na wyższą wartość jest to wzrost o 24,4%. Wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Najwyższy wzrost rok do roku liczby udzielonych kredytów we wrześniu dotyczył finansowania usług o ponad 15% oraz budownictwa o ponad 10%. A w ujęciu wartościowym wzrost objął wszystkie branże. Raty kredytów nie spadną w przyszłym roku. Przez cały 2024 rok będą utrzymywały się wysokie raty kredytów mieszkaniowych, ponieważ spadek inflacji nie powoduje natychmiastowo spadku rat kredytów, stwierdził w poniedziałek minister rozwoju technologii Waldemar Buda. Ocenił, że wakacje kredytowe powinny zostać przedłużone już od stycznia 2024 roku, i przypomniałem sobie, że mamy na karcie społeczność właśnie ankietę, która dotyczy wakacji kredytowych. Tak więc sprawdźmy sobie właśnie te wyniki. Czy jesteś za przedłużenie wakacji kredytowych? Od danych zostało ponad 1000 głosów. Za każdy głos oddawany w każdej ankiecie duży dzięki. Tak, jestem za przedłużeniem 23%. Nie, jestem przeciw. Przedłużeniu 63%. Nie ma zdania w tym temacie 15% głosujących, tak więc zapraszam do aktywności w pozostałych również ciekawych ankietach. Początek recesji w strefie euro, PKB pod kreską. Trzeci kwartał przyniósł delikatny spadek produktu krajowego brutto strefy euro. Wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu. Jest dość prawdopodobne, że także czwarty kwartał zakończy się pod kreską, co wypełni kryterium technicznej recesji w Eurolandzie. W trzecim kwartale tego roku produkt krajowy brutto strefy euro zmniejszył się o 1,1% kwartał do kwartału. Wynika ze wstępnych danych zaprezentowanych przez Eurostat. To rezultat nieco słabszy od oczekiwań ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał dynamikę kwartalną równą zero. Z techniczną recesją rozumianą jako przynajmniej dwa spadkowe kwartały w wykonaniu PKB mamy już do czynienia w przynajmniej kilku krajach Unii Europejskiej. Już piąty kwartał z rzędu kurczyła się gospodarka Estonii drugi raz po minus 20% kwartał do kwartału. Z technicznej recesji wyszła za to Łotwa, plus 60% kwartał do kwartału, a weszła w nią Austria -60%. Kwartalny spadek PKB Eurostat odnotował także w Czechach -30%, w Niemczech -1,1%, Irlandii -1,8 oraz na Litwie -1,1%. W Portugalii -20%. We Włoszech i Szwecji kwartalna dynamika produktu krajowego brutto wyniosła 0. Inflacja w strefie euro Wstępne dane Eurostatu pokazały zaskakująco głęboki spadek inflacji cenowej w strefie euro. Po raz pierwszy od ponad dwóch lat wyniosła ona mniej niż 3%. Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro w październiku był o 2,9% wyższy niż przed rokiem, podał wstępne dane Eurostat. To najniższy odczyt od sierpnia 2021 roku, a więc ponad 2 lat. Obniżenie inflacji w Eurolandzie zawdzięczamy przede wszystkim silnemu spadkowi cen paliw i energii. Które w październiku były o ponad 11% niższe niż rok temu. Ceny żywności, alkoholu i papierosów wzrosły o 7,5% rok do roku wobec 8,8% we wrześniu. Dobra przemysłowe były o 3,5% droższe niż przed rokiem, i także w tej kategorii widać postępującą dezinflację. Zmalała nawet inflacja w usługach, których ceny rosły w tempie 4,6% rok do roku względem 4,7% we wrześniu. No to sprawdźmy, jak wygląda wynik inflacji w naszym kraju. Inflacja CPI w październiku zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów spadła poniżej 7% i osiągnęła najniższą wartość od dwóch lat. Jednakże w ujęciu miesięcznym indeks cen dóbr konsumpcyjnych odnotował pierwszy wzrost od kwietnia. W październiku indeks cen towarów i osób konsumpcyjnych CPI był o 6,5% wyższy porównując z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wynika z szybkiego szacunku głównego urzędu statystycznego. To najniższy odczyt od września 2021 roku. Warto tu przypomnieć, że cel. Inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5% i po raz ostatni był zrealizowany 32 miesiące temu. Warto dodać, że opublikowane dzisiaj dane to szybki szacunek i nie zawiera on pełnej informacji o zmianach cen w poszczególnych kategoriach dóbr i usług. Na razie wiemy tylko, że ceny żywności wzrosły o 40% względem poprzedniego miesiąca i były aż o 7,9% wyższe niż w październiku ubiegłego roku. Energia podrożała o 20% względem września i była o 8,3% droższa niż przed rokiem. Ceny paliw w październiku były według GUS-u o 4,2% niższe niż we wrześniu oraz o 14,4% niższe niż rok temu. Wygląda to na tym grafie, którego umieściłem na Twitterze, bardzo pozytywnie. Tak więc widzimy, że tendencja jest postępująca. Zobaczymy na jak długo. No i zobaczymy, jak te wszystkie konflikty, które obecnie dzieją się, będą wpływać przede wszystkim na kurs ropy, bo wiemy, że cena paliw będzie tutaj bardzo istotnie wpływać na przyszłe wyniki inflacji. No i przede wszystkim pamiętajmy, że w przyszłym tygodniu będzie kolejne posiedzenie decyzyjne RPP i zobaczymy, czy po tak. Ciekawych wynikach LPP dokona kolejnej obniżki stuprocentowej, czy też nie? Zresztą można dać znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Produkcja prawa ma się w Polsce świetnie, będzie rekord. Z raportu firmy audytorsko-doradczej wynika, że od początku stycznia do końca września 2023 roku ustanowiono w Polsce 1394 akty prawne najwyższej rangi. To jest ustawy, rozporządzenia i umowy międzynarodowe, na które składa się 25888 stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 19% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 80% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, a rok jeszcze się nie skończył. Franki, dolar blisko październikowych dołków. Wtorkowy poranek nie przyniósł większych zmian na rynku złotego. Kurs euro utrzymał się bez większych zmian w pobliżu poziomu 4,45. Odbicie na Wall Street nieco osłabiło dolara, w efekcie czego kurs dolara zbliżył się do październikowego minimum, a jak aktualnie wygląda sytuacja, złotego do poszczególnych walut. Za chwilkę na podsumowaniu zobaczymy. Ceny miedzi spadają po słabych danych PMI z Chin. Zaraz je zobaczymy. Popatrzmy jak cena miedzi. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają po danych PMI z Chin. Miedź na londyńskim parkiecie jest wyceniana niżej o 0,5% po 8097,5 dolara za tonę. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin w październiku wyniósł 49,5 punktu wobec 50,9 punktu miesiąc wcześniej. Podano w wyliczeniach Biura Statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 50,9 punktu. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej kurczenie się branży. Słabszy od prognoz był również wskaźnik nieprodukcyjny. Grupa M-Bank znów zanotowała stratę i to większą niż oczekiwał rynek. Strata netto grupy m w trzecim kwartale tego roku wyniosła 83 miliony złotych. Rynek oczekiwał o 15% niższej straty na poziomie 72,4 miliona złotych, ale warto przypomnieć, że bank zapowiadał wcześniej, że w trzecim kwartale zaraportuje stratę. Dodatkowo nie ma podstawy, by oczekiwać, że Commerzbank w najbliższym czasie będzie chciał powrócić do planów sprzedaży M-Banku, ocenił prezes m a pamiętamy, że właśnie takie informacje jakiś czas temu na rynku były. Orlen pokazał wyniki zyski niższe od rekordowych, ale lepsze od oczekiwań. Orlen nie powtórzył rekordowo wysokich wyników finansowych sprzed roku. Mimo to rezultaty za trzeci kwartał okazały się nieco lepsze od oczekiwań większości analityków. W trzecim kwartale 2023 roku Orlen odnotował niemal 3,5 miliarda złotych zysku netto, to ponad miliard mniej niż kwartał wcześniej oraz Aż o 73% mniej niż w trzecim kwartale roku ubiegłego, gdy płocki koncern zaraportował rekordowo wysokie wyniki. Równocześnie zysk netto okazał się o 7% wyższy od oczekiwań analityków, którzy średnio spodziewali się wyniku rzędu 3,2 miliarda złotych. Grupa Energa również pokazała wyniki. Po 9 miesiącach tego roku przychody grupy Energa wzrosły o 30% rok do roku i wyniosły około 19,5 miliarda złotych. Zysk po 2% wzroście sięgnął 1 miliard 620 milionów, a wynik EBIDA 3 miliardy 360 milionów złotych, rosnąc o 8% w ujęciu rocznym. Albo wzrośnie, albo spadnie. Bank Światowy przewiduje cenę ropy. Bank Światowy w najnowszym przeglądzie rynków towarowych zakłada na przyszły rok spadek cen ropy z 90 do 81 dolarów za baryłkę. Ceny ropy mogą jednak wzrosnąć nawet do 150 dolarów za baryłkę w przypadku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie podstawowym scenariuszu Bank Światowy zakłada, że ropa w przyszłym roku stanieje wraz ze spowolnieniem światowego wzrostu gospodarczego. Ceny surowców spadną średnio o 4%. Spadną również ceny towarów rolnych wraz ze wzrostem podaży. Bank oczekuje, że w tym scenariuszu ceny surowców ustabilizują się w 2025 roku. Jak zauważa Bank Światowy, wpływ Blisko wschodniego konfliktu na światowe rynki surowców jak na razie jest ograniczony. Od początku ceny ropy wzrosły o około 6%, a ceny towarów rolnych, większości metali i innych towarów prawie się nie zmieniły. Nocna premiera Apple spółka pokazała nowości. Podczas niecodziennej nocnej premiery w poniedziałek 30 października Apple zaprezentowało. Nowe układy stalone, laptopy MacBook Pro i nowy model iMac. Wydarzenie online było nagrywane w całości za pomocą iPhone'a 15 Pro. No i zobaczymy, jak to wydarzenie odbiło się na kursie akcji. Czarnogóra nie od dziś jest liderem procesu rozszerzenia Unii Europejskiej i cieszę się, że wykazuje się determinacją. By tę pozycję utrzymać. Jest już naprawdę na ostatniej prostej, oceniła we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej, która wzięła udział we wspólnej konferencji prasowej z czarnogórskim prezydentem. Wiadomo, kiedy Polska będzie miała własne satelity. Weszła w życie umowa, dzięki której Polska zyska własne satelity, poinformował minister rozwoju technologii Waldemar Buda. Planowana jest budowa co najmniej czterech satelitów. Systemy rozpoczną działanie w 2027 roku. Koszt ich budowy to 85 milionów euro. Francja pozywa Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za preferowanie języka angielskiego w zatrudnianiu nowych pracowników unijnych, napisał w poniedziałek portal Politico. Według Paryża stanowi to dyskryminację nieanglojęzycznych kandydatów i narusza traktaty Unii Europejskiej. Sprawdźmy, jakie aktualnie panują nastroje na globalnych rynkach. Na koniec tego miesiąca widzimy, że na indeksie mamy poziom 31 i dominuje. Strach. No, przed nami pamiętajmy, jutro bardzo ważne, wręcz kosmiczne wydarzenia. U nas GPW nie działa, ale świat jak najbardziej tak. I poznamy o 20.00 decyzję FOMC w sprawie być może kolejnej podwyżki stóp procentowych, a potem oczywiście konferencja prasowa prezesa Powera. Tak więc należy zachować czujność i przypilnować tych kosmicznie ważnych informacji, bo one będą nakreślać sentyment na kolejny okres czasu. Jeżeli chodzi o e, rynki światowe, to dzisiaj raczej widzimy w większości państw względny spokój, czy to w krajach azjatyckich, europejskich, nawet Kanada, Meksyk. Tutaj widzimy zieleń. Izrael nawet odbija. Tylko negatywny sentyment jest na przykład w Brazylii, południowej Afryce. To popatrzmy, co się ciekawego dzieje na topowych indeksach w momencie. Oczywiście kiedy to nagrywam sesja trwa najlepsze, jeszcze dużo do końca dnia ulegnie zmianie. Widzimy, że jeżeli chodzi o kurs ropy, tutaj za baryłkę trzeba zapłacić niecałe 87 dolarów i mamy delikatny jak na razie, plusik. Niemiecki Dax też delikatnie nam rośnie, 14 790 punktów w tym momencie. Nasdaq w zatrzymaniu 14 340 punktów. S&P 500 na zielono. 4175 punktów, no ale pewnie do końca dnia będą próbować walczyć. Jeżeli chodzi o metale, kursy srebra w dół 23 dolarów za uncję, złoto na delikatnym plusie 1997 dolarów za uncję. I popatrzmy, jak w tym momencie radzi sobie złoty. Tutaj kurs franka wręcz nurkuje mocno w dół 4,61. Funcik w dół 5,07, euro w dół 4,44 i dolar w dół 4,17. Jednym słowem, jest to dzień złotego, który się umacnia. Jeżeli chodzi o euro dolara, tutaj mamy delikatny plusik. 1.06 No to popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli oczywiście rynek krypto. Co tutaj ciekawego się dzieje w tym momencie, kto nagrywa? Widzimy, że mamy cały czas chciwość i poziom 66 na liczniku, a bitcoin, jak widzimy, kosztuje w tym momencie 34 352 dolary i traci 70% w ciągu ostatniej doby. Ethereum przecenia się o zaledwie 40%, sztuka kosztuje 1802 dolary. Jeżeli chodzi o największe skrajności, to arwawy rośnie o 12%, kosmos rośnie o 9% czy bittorrent rośnie o 9%. Jak widzimy, wzrostów na altach dzisiaj nam nie brakuje. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, to render traci 10%, Hex 76 czy Caspa 5,2, czyli w końcu, jak widzimy, mamy jakąś ciekawszą zmienność na rynku krypto. Przy okazji sprawdźmy, jakie szaleństwo wydarzyło się na tym rynku w ostatnich. Dniach, jak i również tygodniach. Popatrzmy interwał tygodniowy, a tutaj BitSensor, który prowadzi 66% na plusie, Torchain 34 czy 30 Gala, a z drugiej strony w tydzień straciła mina 17%, 15%, Hex czy STX 12%. Ale jak popatrzymy na interwał miesięczny, no to robi się całkiem ciekawie, bo Hex utrzymuje swój plus 155 na plusie. Potem kolejny projekt 75, Solana nawet urosła 69 czy 64 Roll Bitcoin. Tak więc ci wszyscy, którzy scalp no to jak widzimy, tłuściutkie procenty mogły do nich zawitać. Z drugiej strony, oczywiście, spadków jak na lekarstwo Radix stracił już 26%, czy Maker 10%, Uniswap 7,1%, ale jak widzimy, jak na topową setkę, no to tych spadków jest bardzo, ale to bardzo mało. Dodatkowo przypominam, że podstawowe giełdy umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem, te, które oczywiście sam również korzystam. Tak więc, jak nie masz narzędzia i dostępu do giełd, no to na pewno warto już sobie to przygotować, bo jak zanim rozpocznie się szaleństwo, no to wiadomo, że te procedury, które są związane z weryfikacją, będą oczywiście trwać krótko. No a potem, jak będzie już apogeum i będzie już szona hossam, no to czasami trzeba będzie poczekać kilka dni na weryfikację, tak aby to wszystko zaczęło działać. A poza tym jest to czas, który można wykorzystać do tego, żeby się po prostu z tym oswoić, z całą obsługą platformy. Tak więc na pewno warto już o tym pomyśleć zawczasu. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro, 1 listopad. Wiemy, że GPW nie działa, ale dla nas, pewnie dla większości z nas, jest to ważny dzień. Ja już ruszam w trasę, tak więc nie zdążę nagrać. Podsumowania GPW może zdać znać w komentarzu, co ciekawego na GPW w ten ostatni dzień na rynku w październiku się wydarzyło. Życzę wszystkim również szerokości, którzy będą w trasie w tym czasie czy też jutro. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.